Tegoroczne rozgrywki z przytupem rozpoczęli amfutboliści Legii Warszawa. Stołeczny zespół pozostał niepokonany, wygrywając 3 mecze i remisując tylko raz. Korona wraca do Warszawy, bo taki był zamiar. Straciliśmy Mistrzostwo Polski w tamtym sezonie. Nie możemy pozwalać, by Legia Warszawa nie była na topie w Polsce. Czy to chodzi o sekcję normalnej piłki nożnej, czy tej amfutbolowej. Na boisku Centrum Sportu Plek w Poznaniu rywalizowało łącznie 5 drużyn. Podium uzupełnili kuloodporni Bielsko-Biała i Wisła Kraków. Na 5. lokacie sklasyfikowano gospodarzy. Czujemy niedosyt. Wszyscy jesteśmy świadomi rzeczy, które możemy poprawić. Będziemy nad tym pracować. Brakuje nam jeszcze szczęścia. Myślę, że popracujemy na tych treningach gdzieś tam i tą kondycją, bo nam jednak chyba brakuje trochę tej kondycji. Będzie dobrze. Dobrym prognostykiem na przyszłość jest zwycięstwo 2-1 odniesione nad kuloodpornymi, czyli nad jednym z czołowych zespołów w kraju. Stawiamy sobie wysokie cele, planujemy 3. miejsce, taki jest cel i oczywiście minimum jest utrzymanie 4. miejsca. Kolejna szansa na ligowe punkty za niespełna miesiąc w Łodzi. Cały cykl zawiera w sobie 6 turniejów, które wyłonią mistrza Polski.